W tym nagraniu będziemy mówić o tak zwanych metalach przejściowych. Pierwiastki metali przejściowych znajdują się w bloku energetycznym D układu okresowego pierwiastków. Blok D obejmuje grupy od 3 do 12. Natomiast zgodnie z definicją IUPAC, metale przejściowe są to pierwiastki chemiczne, których atomy lub kationy mają niecałkowicie zapełnioną podpowłokę D. IUPAC to skrót od angielskiej nazwy Międzynarodowej Unii Chemii Czystej i Stosowanej, czyli międzynarodowej organizacji zajmującej się standaryzacją symboliki, nazewnictwa i wzorów wielkości fizycznych stosowanych przez chemików na całym świecie. Mówiłam już o tym, czym jest podpowłoka D. Na podpowłoce D znajduje się 5 orbitali. Czyli maksymalnie podpowłoka D może być zapełniona przez 10 elektronów. Po 2 elektrony na każdy orbital. Podpowłoka D może mieć 10 elektronów. To tyle samo, ile grup znajduje się w bloku energetycznym D. Skoro znamy już obie definicje metali przejściowych, to sprawdźmy, czy zgodnie z definicją IUPAC atom żelaza znajdujący się w bloku D zalicza się do metali przejściowych. W tym momencie interesuje nas tylko konfiguracja podpowłoki D. Zapiszę konfigurację atomu żelaza z wykorzystaniem rdzenia gazu szlachetnego. Gazem szlachetnym znajdującym się przed żelazem w układzie okresowym pierwiastków jest argon. Rdzenie atomu żelaza zawiera 18 elektronów oraz 56 nukleonów. Teraz pozostaje nam już tylko opisać elektrony walencyjne atomu żelaza. Atom żelaza znajduje się w 8 grupie układu okresowego pierwiastków, co podpowiada nam, że ma on 8 elektronów walencyjnych. 2 spośród tych elektronów są obsadzone na podpowłoce S. Dokładnie pod powłoce 4s. Żelazo leży w czwartym okresie, więc walencyjna podpowłoka S znajduje się na czwartej powłoce. Następnie zapełniamy podpowłokę 3d. Przy podpowłoce D należy pamiętać, że znajduje się ona na powłoce o 1 niższej niż numer okresu. Na podpowłoce 3d w atomie żelaza jest 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 elektronów. Na podpowłoce D może być maksymalnie obsadzonych 10 elektronów. Atom żelaza ma 6 elektronów na podpowłoce D, więc podpowłoka D atomu żelaza jest niecałkowicie obsadzona. Zgodnie z definicją IUPAC, żelazo jest metalem przejściowym. Teraz sprawdźmy, czy zgodnie z tą definicją cynk również jest metalem przejściowym. Cynk, podobnie jak żelazo, leży w czwartym okresie układu okresowego pierwiastków. Dlatego też do zapisu skróconego konfiguracji elektronowej ponownie użyjemy argon. Cynk znajduje się w 12 grupie układu okresowego pierwiastków, więc ma 12 elektronów walencyjnych. 2 spośród tych 12 elektronów znajdują się na podpowłoce 4s. Natomiast pozostałe 10 elektronów obsadzają podpowłokę 3d. Skoro na podpowłoce d znajduje się 10 elektronów walencyjnych, to podpowłoka d jest całkowicie obsadzona. Więc wychodzi, że atom cynku nie spełnia założeń zgodnych z definicją IUPAC dla metalu przejściowego, mimo że znajduje się w bloku d. Druga część definicji IUPAC mówi, że aby zaliczyć metal do metali przejściowych, to jeśli nie atom, to chociaż kation metalu ma mieć niecałkowicie obsadzoną podpowłokę D. Zobaczmy więc, jak będzie wyglądała konfiguracja elektronowa dla kationu cynku. Cynk tworzy dwudodatnie kationy. Skoro mamy dwudodatni kation, to znaczy, że aby otrzymać kation, należy zabrać z atomu cynku dwa elektrony. Elektrony są najpierw zabierane z najbardziej zewnętrznej powłoki. W przypadku cynku najbardziej zewnętrzną powłoką jest powłoka czwarta, dokładnie podpowłoka 4s tej czwartej powłoki. Na podpowłoce 4s znajdują się dwa elektrony, więc oba te elektrony należy usunąć, tak aby otrzymać kation cynku.
Zobacz, kation cynku również ma całkowicie zapełnioną podpowłokę D, więc ponownie wychodzi, że zgodnie z definicją IUPAC cynk nie jest metalem przejściowym. Natomiast zgodnie z założeniem, że metale przejściowe znajdują się w bloku energetycznym D, to cynk jest metalem przejściowym. Ten przypadek uzmysławia nam, że nie wszystko można jednoznacznie zdefiniować.